Była to salwa honorowa żołnierzy jednostki wojskowej 2031 w Lipowcu. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Co roku obchodzimy święto 11 listopada, by upamiętnić rocznicę odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego. Po rozbiorach dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię zniknęliśmy z map świata na 123 lata. Powrót do niepodległego państwa w 1918 roku musiał być ogromną radością dla wszystkich Polaków. 11 listopada to jest Dzień Niepodległości, to na to żeśmy czekali 123 lata. Trzy rozbiory Polski, przecież najbliżsi sąsiedzi nas przecież ogłosili. Moskale, i Austriacy, i Niemcy. Także 123 lata byliśmy w niewoli. No ale w czasie tej niewoli to były zrywy Polaków, duże zrywy Polaków było, którzy walczyli o samodzielność. Święto 11 listopada jest chyba najlepszą okazją do tego, by przypomnieć sobie, co to jest patriotyzm. Patriotyzm to jeszcze mnie przed wojną uczyli. Ja przed wojną w szkole mieliśmy takiego nauczyciela, który uczył nas patriotyzmu. My wszystko żeśmy wiedzieli. Te wiersze patriotyczne to ja do dzisiaj pamiętam. W każde święta państwowe to żeśmy chodzili do kościoła, całą szkołą. Także z tych młodych lat już tak nasiąknęło ten patriotyzm. A poza tym, no to jeszcze w kombatantach to też często zwracam o patriotyzmie. Jak referaty głoszę tutaj na spotkaniach, to o patriotyzmie mówię, o ojczyźnie. O tym wszystkim, o czym powinna obecnie młodzież wiedzieć, bo to nas najbardziej interesuje, żeby to, co my pamiętamy, o czym my wiemy, żeby nasze młode pokolenie kontynuowało. Bez patriotyzmu, bez odnalezienia nowej, nie wiem, własnych korzeni, jest ciężko jakoś przetrwać. No, patriotyzm jest czymś wyjątkowym dla nas, dla naszego pokolenia. Chcielibyśmy też, żeby młodsi ludzie też tak myśleli jak my. To jest wbrew pozorom trudne pytanie. Dla każdego patriotyzm oznacza chyba coś innego. Wydaje mi się, że to, że mówimy po polsku, to, że chcemy żyć w tym kraju, że kultywujemy tradycje narodowe, że cieszymy się tym świętem, to jest chyba patriotyzm. No i chyba jeszcze patriotyzm w dzisiejszych czasach, kiedy no, nie ma wojny, jest też dbanie o nasz kraj, płacenie podatków, żeby kraj nasz nie się rozwijał i praca w kraju, żeby ten kraj był, istniał, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali. W Szczytnie święto 11 listopada co roku wspólnie świętują wszyscy. Władze i pracownicy samorządowi, służby mundurowe, nauczyciele i pracownicy oświaty oraz szczycieńska młodzież i dorośli mieszkańcy. Święto rozpoczęła uroczysta msza za ojczyznę w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Potem wszyscy zebrani przeszli pod pomnik Orła Białego. A tu tradycyjnie zmiana warty honorowej, apel poległych, salwa honorowa, wręczenie odznaczeń, złożenie wieńców i wiązanek. W tym roku order za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej otrzymała burmistrz miasta Szczytno Danuta Górska, weteran Wojska Polskiego Kazimierz Rodziewicz, starosta szczycieński Jarosław Matłach. Jak według Pana w dzisiejszych czasach można pielęgnować wartości patriotyczne? Przede wszystkim to młodzież powinna uczyć się historii, ale tej historii ograniczyli przecież, to bardzo niedobrze, że ograniczyli historię. Jak jeden powiedział, że człowiek bez znajomości historii to jest właściwie, to traci swoją wartość. Żeby pielęgnować to, co przecież było, to co Polska przeżywała. Przecież te zabory, te powstania, powstania śląskie weźmy, powstania śląskie, powstanie warszawskie, przecież to o tym wszystkim. Nawet w Europie nie wszyscy wiedzieli, że takie powstanie warszawskie przecież było. Ile Polaków walczyło za wolność waszą i naszą, nie? Nawet Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii, powiedział, że było ich tak niewielu, a ocalili tak wielu.
Część artystyczna obchodów święta miała miejsce w auli zespołu szkół nr 2, gdzie wystąpił zespół pieśni i tańca Jedwabno. Są to tańce narodowe, jest to taki, można powiedzieć, spektakl pod tytułem Na Wielki Polski Bal, specjalnie przygotowany przez naszą panią choreograf Annę Sarnowską. Były takie bale, odbywały się na dworach szlacheckich polskich i był to właściwie bal, można powiedzieć, dla wyższych sfer. Już podzielę głośno woła, spałem, i mijamy dalej żywo, a dookoła sadną. Na balach były na pewno stroje inne. Nasze są regionalne, warmińskie stroje. Na balach to były stroje narodowe, panie ubrane w piękne suknie wieczorowe, panowie w mundurach, ewentualnie w kontuszach szlacheckich. Tak to musiało kiedyś wyglądać. W dniu 11 listopada z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości w kościele Stanisława Kostki zaśpiewał chór kantata. Zgromadzona publiczność wysłuchała patriotycznego programu muzycznego w połączeniu z refleksyjnymi tekstami na temat historii państwa polskiego i dziejów muzyki. Chór kantata w kilku odsłonach zaprezentował polską muzykę dawną, religijną, ludową i patriotyczną. Występ do łez wzruszył słuchaczy, którzy nagrodzili chór kantata gorącymi brawami. Dzień Niepodległości w Szczytnie zaczęto świętować już 10 listopada. W auli zespołu szkół nr 2 o godzinie 17 odbył się koncert Bo to Polska właśnie. W koncercie udział wzięli artyści Polskiej Opery Kameralnej, a występ poprowadził Kazimierz Kowalski. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zaprasza do Teatru przy Stoliku. Katarzyna Kropidłowska i Marian Czarkowski, czyli aktorzy teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, wystąpią w przedstawieniu zatytułowanym Odchodzić. 26 listopada o godzinie 18 wstęp wolny. Zapraszamy na spotkanie z Jakubem Kusiorem, uczestnikiem 6. edycji programu Must Be the Music, tylko muzyka. Spotkanie odbędzie się 28 listopada o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie. Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie na spotkania z pasjami. W najbliższy czwartek o godzinie 11 odbędzie się wideokonferencja z Hanną Bakułą, świetną malarką, pisarką i publicystką. Zapraszamy na spektakl Stawiam na Tolka Banana. 25 listopada o godzinie 18 w auli gimnazjum nr 1 w Szczytnie przy ulicy Kasprowicza 1.